poprzednim odcinku. Co? Czyżby nowa służąca wpadła ci w oko? Boisz się, że cię odbije? Ustawię. Co zrobiłeś z lalką, którą kupiłeś? Słucham? Komu ją dałeś? Wspaniale. Te kolory są teraz bardzo modne, najnowszy krój. Towary prosto z Paryża. No, nie wiem. Ta chyba mu się spodoba. A Gustavo zawsze pięknie się ubiera. W tym stroju wydaje się zupełnie inna. Dziękuję. Ja jej podarowałam tę sukienkę. Może uda jej się uwieść jakiegoś dyplomatę. Oby. Chciałbym przyjechać wcześniej, Angelino, ale kupiec... Nie mów mi o tej przeklętej haciendzie. Potrafisz tylko mówić o tych brudnych wieśniakach. Tak, masz rację. Nie wiesz nawet, jak żałuję tego, że nie mogę teraz świętować z nimi. Gratuluję ci, Angelino. Wynajęłaś najlepszą orkiestrę w stolicy. A twoja suknia jest przepiękna. Dziękuję. Szkoda, że Gustavo nie jest zachwycony tym przyjęciem. Czuł się trochę niezręcznie, bo nie miał czasu się przebrać. Nie musi się tym przejmować. Co by się nie ubrał, zawsze jest taki przystojny. Luz Maria, odcinek 17. Co sądzisz o tym, jak tańczę? Zadziwię wszystkich na zabawie na placu. Uprzedzę was, kiedy wszyscy goście już wyjdą, żebyście mogli się przebrać i przygotować na zabawę. Zdaje się, że przy takim zamieszaniu pójdziemy prosto do łóżka. Głupstwa opowiadasz, to szybko się skończy. Prawdziwa zabawa dopiero się zacznie. Będą sztuczne ognie, jakich jeszcze nie widziałeś. To prezent od Chińczyków z Japonii. Nie mów o tych skośnych oczach, bo to nas donikąd nie zaprowadzi. Modesto? Pójdziemy tam? Jeśli przeżyjemy tę noc. Sergio powinien zaraz przyjść. A to jest już prawie gotowe. Chwileczkę. Żadne słodkości nie wyjdą z tej kuchni bez mojej aprobaty. Pozwoli pani? Zgoda. Zobaczmy. Oparzyłeś się, Amadorze. Powinnam była cię uprzedzić, że jest bardzo gorące. Nie, nikt się nie oparzył. Zawsze jestem taki zadowolony, kiedy mogę spróbować tego najlepszego na świecie specjału. Przestraszyłeś mnie. Mam nadzieję, że zostawiłaś coś dla gości. Oczywiście.
Narodzenia chcielibyśmy złożyć widzom Polsatu jak najserdeczniejsze życzenia. Ale tak najbardziej to życzymy wam miłości od pierwszego wejrzenia. Tomasz. Weź to. To sprawi, że poczujesz się swobodniej. Napij się. Wiem, co przeżywasz. Masz to wypisane na twarzy. Weź, to tylko jeden kieliszek. Na zdrowie. Zaskakuje mnie twoja obecność na tym przyjęciu pośród ważnych osobistości. Co jest? Postanowiłeś zostać biskupem? Nie bądź śmieszny. Mam zobowiązania wobec rodziny, nie wobec tych ludzi. Nie mógłbym zawieść Angeliny, mimo że dostaję drgawek, słuchając niektórych z jej gości. To chyba nasza choroba rodzinna. Boli mnie fakt, że za cenę jednej z tych importowanych sukien można by było przez miesiąc żywić rodzinę biedaków. Nie myśl o tym. Jesteśmy tu, żeby się bawić. Chodźmy coś zjeść. Moja droga, chciałabym ci przedstawić konsula Francji, pana Jacques-Yves de Bruchard z małżonką. Enchanté, madame. Przyjęcie jest bardzo udane. Godne Paryża. Dziękuję za ten komplement. Jak dobrze, że was widzę. Panie Bruchard, chciałabym panu przedstawić mojego zięcia, Gustava Gonzalvesa. Jego brata, Emilia Gonzalvesa, który wkrótce zostanie biskupem. Księże biskupie, jeszcze jedno takie przyjęcie i zrobią z ciebie papieża. Proszę wybaczyć, pójdę porozmawiać z innymi gośćmi, ale zostawiam państwa w doborowym towarzystwie. Księże biskupie. Cóż za miłe spotkanie, panie Gustawie. Nie wiem dlaczego, ale nie dziwi mnie pańska obecność tutaj. Dlaczego ma pana dziwić, skoro to pan mnie zaprosił? Naprawdę? Proszę nie obawiać, nie wspomnę nawet o Wanadzie, bo to pana nie interesuje. Pan ma swoje przekonania, a ja szanuję ludzi z zasadami. Na zdrowie. Dlaczego nie jest pan z pozostałymi gośćmi? Nie podoba się panu przyjęcie? Och, nie, jest wspaniałe. W Anglii nigdy by mnie nie zaproszono na taki bal. Przyszedłem, bo chciałem zobaczyć, jak wygląda arystokracja z bliska. I co pan o niej sądzi? Prawdę mówiąc, wolę prostszych ludzi. Nie mam nic przeciwko arystokratom, ale prowadząc grę pozorów, zapominają, co w życiu najważniejsze. Ono samo. Nie sądzi pan? Zdaje się, że pan to również człowiek zasad. I niektóre z nich są nieugięte, jak w przypadku Wanadu, który jest świetnym interesem i mam nadzieję, że pewnego dnia pozwoli pan to sobie wytłumaczyć. Tak, ale umówiliśmy się, że nie będziemy rozmawiać o interesach. To prawda. Przepraszam. Chyba pójdę po jeszcze jeden kieliszek. Ta szkocka jest jedną z najlepszych, jakie dane mi było dotychczas próbować. Nie mogę przegapić tej okazji. Pan wybaczy. Dlaczego jest pan sam? Bez żadnego szczególnego powodu. Po prostu wydaje mi się, że nikt nie jest zainteresowany moim towarzystwem. Ja jestem nim zainteresowana. Nie wiem tylko, czy to zainteresowanie jest obopólne. Jaka piękna muzyka. Zatańczymy? Nie wiem, czy to ja źle zrozumiałem, czy pani za dużo wypiła. A może myli pani pojęcia?
Dla pani dobra mam nadzieję, że to ten pierwszy powód. Chciałbym pana prosić o poszukanie sobie innego towarzystwa, bardziej przychylnego. Co pani na to? To jest przepyszne. Czy jadłeś już kiedyś coś tak dobrego, Sergio? Zawsze, kiedy są jakieś przyjęcia, mama daje mi talerz z odrobiną wszystkich smakołyków. Jakie to dobre? Nie można mówić w czasie jedzenia. Jak to nie? Ja mogę bez trudu. A ty nie? Tak, ale nie należy tego robić. To kłóci się z etykietą. A kto to taki etykieta? Nie kto, lecz co, Lucecito? Żebyś mogła stać się wyrafinowaną damą, poza umiejętnością czytania i pisania, musisz nauczyć się również dobrych manier. Tego też nie powinnaś robić. Czego? Oblizywać palców. Nie wycieraj ich o ubranie. Co mam więc robić? Korzystać z serwetek, które wymyślono właśnie po to. Patrz, bierzesz ją delikatnie i wycierasz palce, o, tak. I usta, tak. Staje się podobno do pani Gracieli. Gdyby usłyszała, co mówisz, umarłaby chyba. Chciałabym być elegancką kobietą, umieć pięknie mówić i być taka ładna jak panienka Angelina. Gdybym tylko miała pieniądze. Pieniądze szczęścia nie dają, Lucecito. Ale można sobie kupić wiele rzeczy, Sergio. Pomyśleć tylko, że tam w górach jest tyle osób, które nigdy nie widziały domu takiego jak ten, ani nie próbowały takiego dobrego jedzenia. Ileż razy moja mama i ja kładłyśmy się głodne spać, gdy inni mieli pełne żołądki. Lucecita. Bóg źle to rozdzielił, Sergio. Jednym dał zbyt wiele, a innym zbyt mało. Bogaci też mają swoje problemy i cierpienia. Tak, to prawda. Na przykład biedna panienka Angelina, która nie może chodzić. Widzisz? A ty masz obie nogi zdrowe, możesz biegać, skakać, tańczyć. Chodź, zatańczymy. No chodź. O nie, ja nie umiem. No chodź. O tak, ręka tutaj. Jesteś sztywna jak kołek. Serio, ja się wstydzę. Chodź, no dalej. Nie wstydź się. Pozwól się prowadzić za ramię tutaj. Powoli. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Sergio, jak ty dobrze tańczysz. Gdzie się tego nauczyłeś? Patrząc na państwa. Nic nie mów. Słuchaj się w muzykę. Poczuj ją. Nie potrzebujesz pieniędzy, aby korzystać z najpiękniejszych darów życia.
W tej chwili nie zamieniłbym się z najbogatszym człowiekiem świata. Wobec mnie zobowiązanym. Niech państwo tańczą, korzystają z balu. Jestem taka szczęśliwa, kiedy widzę, jak wszyscy się bawią. Czy życzy sobie panienka jeszcze czegoś? Nie, dziękuję. Jak się czujesz? Contentissima. Szczęśliwa. Przyjęcie jest bardzo udane. A mi no me engañas. Mnie nie oszukasz, nie wyglądasz na zadowoloną. Contigo no puedo fingir. Przed tobą nie mogę udawać. Zachowanie Gustawa jest niewybaczalne. Wszyscy komentują za moimi plecami. Spóźnia się, ma urażoną minę i chowa się po kątach, unikając gości. Jak mam być szczęśliwa, skoro go nie obchodzę? Pozbawia mnie nawet najmniejszego szczęścia. To okropne. Dlaczego nie spróbujesz dostosować się do niego? Co chcesz przez to powiedzieć? On nie lubi miasta, woli haciendę. Pojedź z nim. Postara się wejść w jego świat, zamiast zmuszać go, by wszedł do twojego. Nie sądzisz, że tak byłoby lepiej dla was obojga? To on musi przystosować się do mnie. Jest mi to winien. Ma dług moralny wobec mnie. To przez niego stałam się kaleką. Co ty tu robisz? Właśnie słuchałam tej pięknej muzyki. Nigdy wcześniej jej nie słyszałam. Był tu przed chwilą Sergio i nawet ze mną zatańczył. Teraz poszedł przebrać się na zabawę na placu. Idziecie tam? Tak, pani nam pozwoliła. Proszę tu chwilkę poczekać. Niech pan nie odchodzi. Co za cudowne przyjęcie, Angelino. Pójdę po jeszcze jeden kieliszek. Alvaro, zrób mi ten zaszczyt. Proszę, Alvaro. Zjesz coś? No, grazie. Nie, dziękuję. Chciałbym jedynie, by twój brat miał chociaż trochę twojej grzeczności. Każdy jest, jaki jest. Zorganizowałam to przyjęcie, żeby zrobić przyjemność Gustawowi. Ostatnio tyle pracował, że chciałam go zabawić. To był prezent dla niego.
Czuję się zaszczycony, że zgodziłaś się ze mną zatańczyć. To czysty przypadek. Gdyby to ode mnie zależało, poszukam swojego kieliszka. To dla pana. Co to takiego? Prezent dla pana. Nie, dulcecito. Nie go pan otworzy. Dziękuję. Podoba się panu? O, tak. Jest taka kolorowa, bardzo ładna. Kiedy ją pan założy? Nie wiem, na pewno znajdę jakąś okazję. Wolałabym podarować panu coś lepszego, ale nie miałem więcej pieniędzy. Będzie mi bardzo miło, jeśli pan ją kiedyś założy. Spokojnie, to tylko sztuczne ognie. To znaczy, że jest już 28 lipca. Idziemy? Przygotujcie wszystko do toastu o północy. Dlaczego nie jest pan z gośćmi tam w środku? Po co, skoro tutaj czuję się dużo lepiej? Szanowni państwo, wszystkiego najlepszego. Mirto, widziałaś Gustawa? Tak, i mogę panienkę do niego zawieźć. Niech pan spojrzy jeszcze jeden. Dokąd mnie wiedziesz, Mirto? Nie słyszeliście, że wybiła już 12? Co z kolacją? Modesto, pani Graciela cię wzywa. Dlaczego mnie tu przywiozłaś? Co to za tajemnica? Chcę, żeby panienka zobaczyła coś, co ją bardzo zainteresuje. Proszę spojrzeć tam. Co panienka o tym sądzi? Mąż zostawia panienkę samą na przyjęciu i idzie na dwór z jakąś wieśniaczką. Są sami, razem, w środku nocy. Tak blisko siebie. On coś jej mówi, ona się uśmiecha. Teraz oboje się uśmiechają. Jakie to ładne. Zawieź mnie do pokoju. Przyjęcie jeszcze się nie skończyło. Zawieź mnie. A goście? Niech idą do diabła. Muszę iść do gości. Do zobaczenia. I wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. Do widzenia.
Lucecita! Lucecita, dziecko, brakuje nam rąk do podawania kolacji. Chodź, pomóż nam, pospiesz się. Kolacja była bardzo smaczna. To będzie niezapomniane święto. A rozbif à la hollandaise po prostu wyśmienity. Nie mówiąc już o indyku à la Périquet i Château Lafite z 1879 roku. Wspaniały rocznik. Gratuluję pani. Czułem się jak w niebie, próbując tych smakowitości. To miłe z panów strony, ale te pochwały należą się mojej córce, Angelinie. To ona wybrała wszystkie potrawy. A propos, gdzie ona jest? Poczuła się niedysponowana, prosiła o wybaczenie. To chyba nic groźnego, mam nadzieję, że szybko dojdzie do siebie. Pani? Panowie? Coś nie tak, Emilio? Nie smakowała ci kolacja? Skądże była wyśmienita? Nie ma to jak francuskie menu, by uczcić nasze święto narodowe. W przyszłym roku zamiast życzyć sobie wszystkiego najlepszego, będziemy mówić Vive la France. Powinieneś bardziej dbać o zdrowie żony. Zniknąłeś gdzieś na kilka godzin. Dlatego tak źle się poczuła. Mój Boże, co za kobieta. Gdyby ugryzła się w język, z pewnością by się otruła. Martwi mnie Angelina. Nie wiem, co jej się stało. Czy to coś poważnego? Nie, nie, to jeden z jej ataków złości. Nie martw się, pójdę do niej za chwilę. Nie masz ochoty wznieść teraz to jakimś Château Lafite czy czymś takim? Jestem ci wdzięczny, ale już późno. Poza tym, skoro nie ma Angeliny, nie muszę tu dłużej zostawać, znosząc tych sztywnych ludzi. Jasne, rozumiem cię. Odprowadzę cię do drzwi. Chodźmy. Musi się panienka przebrać. Wynoś się, nie chcę nikogo widzieć. Nie chcę nikogo widzieć. Wynoś się stąd. Wynoś się. Mimo wszystko pójdę po środek uspokajający dla panienki. Nie wierzę, żeby Pierola odważył się wejść do Limy. Obecna stabilność polityczna gwarantuje, że jakakolwiek próba powstania nie znajdzie poparcia wśród ludności. Gustavo, znów wychodzisz? Idę odprowadzić brata, chyba mogę. Mam nadzieję, że nie znikniesz znowu. Twoi goście. Pani i Angeliny. Chciałyście przyjęcia, więc proszę, bawcie się, ale nie przeszkadzajcie mi. Jesteś źle wychowany. Z twojego powodu moja córka nie może cieszyć się tym przyjęciem. Uparłeś się, by sprawiać jej przykrość. Aj, Emilio. Mój Boże, chyba umrę ze zmęczenia. Już. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Chwileczkę, najpierw serwetka. La servilleta. A teraz więcej słodyczy. Więcej słodyczy. Chwileczkę. Rozchorujecie się od przejedzenia. Z pełnym brzuchem nie będziesz mógł tańczyć. Lepiej posłuchajcie Fefy, idźcie się przebrać. Przyjęcie już się kończy, a Sergio zaraz tu będzie. Pychota, wezmę trochę ze sobą na drogę. Idę się przebrać. Ja też. Dobrze, już. Nałożę ci, Lucecito. Ty nie możesz. Jedno dla ciebie, jedno dla mnie. Poczekaj, Lucecito. Przepraszam, panie Gustawie. Życzy pan sobie czegoś? Nie, nie przejmuj się. Odprowadzałem Emilia i przygotowałem mu powóz.
A czego mnie pan nie zawołał? Wróci pan jeszcze na przyjęcie? Patron, va ir a la fiesta con los invitados? Nie. Wolę postać tutaj na świeżym powietrzu. Nie lubi pan takich zabaw, prawda? Nie bardzo. A dlaczego nie pójdzie pan z nami na tańce? Dobrze się pan zabawi, może nawet pan zatańczy to, czego pana nauczyłem. Nie, amator, nie mógłbym. Powiedzą, że się wpraszam. Ale skąd? Tam nikt nic nie powie. Nawet nie zauważą, że nie jest pan stamtąd. Tam wszyscy się dobrze bawią. To jest święto niepodległości. Tym bardziej powinien się pan czuć wolny. Co pan na to? Chodźmy, panie Gustawie, rozerwiemy się trochę. Dziękuję za zaproszenie, amatorze, ale nie mogę skorzystać. Proszę wybaczyć moją zuchwałość. To dlatego, że jest pan taki smutny. Nie martw się o mnie. To miłe z twojej strony, ale nie mogę iść. Poza tym żona nie czuje się najlepiej. Muszę więc zająć się nią. Oczywiście, proszę pana. Przepraszam. Bawcie się dobrze. To uspokoi panienkę. Uspokoi się dopiero wtedy, gdy odejdzie ta służąca. Proszę to wypić. Wydaje mi się to dość trudne. Ona musi stąd odejść. Jak się czujesz? A jak sądzisz? Źle. Przygotowałam to przyjęcie z myślą o tobie, a ty mnie upokorzyłeś. Jeśli zorganizowałaś to przyjęcie specjalnie dla mnie, Angelino, nie powinnaś była tak się męczyć. Wiesz, że nie cierpię takich przyjęć. Wiem, co ty lubisz. Wolisz przebywać ze służbą niż z równymi sobie. Słucham? Co mówisz? W salonie powiedziałeś mi, że wolisz przebywać w haciendzie, świętując ze swoimi brudnymi wieśniakami. Angelino, przestań, bardzo cię proszę. Nie mam zamiaru milczeć. Wysłuchasz, co mam ci do powiedzenia. Gustavo! I jak? Ładnie i wesoło. Popatrz na zamek. Co ci jest? Obiecałam mamie, że kiedy wyzdrowieje, pokażę jej zamek. No, już nie myśl o smutnych rzeczach. Twoja mama świętuje 28 lipca w niebie, tańcząc z bratem Martinem de Porres. Fray Martin de Porres. O 21:45.
Dokąd idziesz? Musimy grać dalej. Chwileczkę. Najpierw muszę załatwić coś ważnego. Czy nie mówiłem ci, że jeśli znów... Pan Gustavo. Patron! Patron! Proszę pana, dziękuję, że pan przyszedł. Co pan tu robi? Postanowiłem przyjąć zaproszenie Amadora, jeśli jest ono jeszcze aktualne. Ależ tak. Oczywiście, proszę pana. Zawsze mile pana witam, jest pan honorowym gościem. Żadnych przywilejów. Chcę się bawić jak wszyscy. Mauro, nalej trochę cici na toa z moim panem. Amador, z Gustawem obiecałeś, że będziemy równi. Tylko dlatego przyszedłem. W takim razie na zdrowie, panie Gustawie. Na zdrowie. Wszystkiego najlepszego. Amador, wszyscy już zasypiają z nudów. Przepraszam, pójdę trochę pohałasować. Co za bałagan, jak w oborze. Jak ja mogłam pozwolić służbie iść na te tańce? Pozwoliłaś im, ze względu na Angelinę. Jest taka wyrozumiała dla tych ludzi, a ja nie potrafię jej niczego odmówić. I tak jej ciężko z powodu kalectwa i męża, który wciąż sprawia jej przykrości. A właśnie, gdzie Gustavo? Poszedł już spać? Czy raczy pani zatańczyć ze mną? Panie Gustavie, ja nie tańczę takich szybkich tańców. Zatańczmy więc coś wolniejszego.
los campos vino de tan lejos, sin imaginar que el sol no brilla igual. Wersja polska, Start International Polska. Tekst Monika Sako.